Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Wyż, który zapewniał nam słoneczną aurę, powoli ustępuje miejsca płytkiej Zatoce Niżowej i frontom atmosferycznym. Dzisiejsze słońce to, jak się okazuje, cisza przed burzą, bo właśnie takie zjawiska atmosferyczne jutro znowu będą nam towarzyszyć. Do kraju napływa ciepłe, ale nieupalne powietrze. Dzisiaj w nocy w całym kraju będzie jeszcze pogodnie. Nad ranem na północy i na zachodzie pojawi się więcej chmur. Zaskoczeniem będzie temperatura na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Tutaj na termometrach tylko od 4 do 6 stopni. Dużo cieplej na południowym zachodzie, 14-15. Jutro w ciągu dnia od zachodu po centrum będzie przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Początkowo na wschodzie będzie jeszcze pogodnie, ale z biegiem dnia również tam chmur przybędzie. Na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie 20-22 stopnie, natomiast na Podkarpaciu nawet 28. To będzie również bardzo pogodna noc na Kujawach i Pomorzu. Pogodna, ale chłodna, bo w nocy temperatura spadnie do 10, maksymalnie 11 stopni. Poranek będzie również pogodny, ale po południu na niebie przybędzie chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet zagrzmi. Będzie jednak bardzo ciepło, temperatura wzrośnie do 26 stopni. Ciśnienie odnotuje jutro niewielki spadek, w południe wyniesie 1005 hektopaskali. W sobotę więcej chmur z chwilowymi przejaśnieniami. Przelotnie może popadać deszcz, a po południu lokalnie też zagrzmi. W niedzielę na przemian. Raz słońce, raz chmury, ale bez opadów. W poniedziałek na ogół pogodnie i bardzo ciepło. Temperatura w dzień wzrośnie nawet do 28 stopni. Pogoda w najbliższych dniach nie pozwoli nam się nudzić. Zatem zapraszam na kolejną prognozę pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.